Hej wszystkim! Ups! Gdzie jest mój hałaśliwy chłopak? Gdzie jest mój mały, bogaty książę? Grzechotka nie działa! Co z pieniędzmi? O, jest taki jak jego ojciec! Pieniądze to najlepsza zabawka! Monety są takie relaksujące! Prawda, młody? Wynalazca Popit. Obecna wartość netto 700 tysięcy dolarów. Muszę wymyślić coś niesamowitego. Czuję to. Jeszcze trochę. Muszę się uspokoić. Odprężaczem. O tak. Moje dzieło jest gotowe. Nazwę to Popit. Poznaj króla środków odstresowujących. Kto chce nowy Popit? Ja, to moje marzenie. Mogę też dwa? Jabłko i dinozaura. Uwielbiam to. Nowa wartość netto 1 miliard dolarów. Inwestor IT, wartość netto 1,5 miliona dolarów. Robot osobisty, do łazienki proszę. Umyć zęby. Złotą pastą do zębów, aby moje zęby błyszczały. Złoty język z diamentem. Salon proszę. Muszę się przebrać. Dobra, nieźle. Programista, wartość netto 2 miliony dolarów. O, jest wspaniała. Cześć. Częstuj się. Na mój koszt. O, przepraszam. Chwileczkę. Potrzebuję wody. Tak, lepiej. Teraz mogę spać. Czuję się lepiej. Chwileczkę. Gdzieś tu były kwiaty. Świetnie. Te są dla ciebie. Proszę. O, to takie słodkie. Dziękuję ci. Co? Jesteś na randce we śnie? Ale nie ze mną? To koniec. Kochanie? Będzie ci źle, oszuście. Co za koszmar? To dla ciebie, kochanie. Poznaj Frediego i Shona. Który z nich jest naprawdę milionerem? Jak myślisz? Napisz nam w komentarzu swój typ. Oto odpowiedź. Policz, ile warte są wszystkie ich rzeczy. Następnie skomentuj poniżej i powiedz nam, czy dobrze zgadłeś. A ja pierwszy. Subskrybuj nasz kanał, daj nam znać w komentarzu, którego milionera lubisz bardziej. I kliknij serduszko. I dzwonek. To z pewnością najsmutniejszy milioner na liście Forbesa. Oto safe. Świetnie. O, super milionerko. Pomóż mi. Co? To najdroższy kaktus na świecie. O, tu jest lepsze znalezisko. Pieniądze. Więcej. O, złapany.
super milionerka i super glina. To prawdziwi bohaterowie. Prawie dotarłem. Prawie. Kochanie, posprzątaj swój pokój. Mamo, nie przerywaj mi. Tak, wygrałem. Jestem mistrzem. Kochanie, możesz być cicho? Przestań. Proszę, mamo. Okej, możesz krzyczeć ile chcesz. Dyrektor kreatywny Apple. Wartość netto 1,8 miliona dolarów. Daj mi nowy pomysł, piłko. Nic nie przychodzi mi do głowy. Co mamy zrobić? Sprawić, by telefony były jeszcze cieńsze? Nie. Potrzebuję przekąski, żeby nakarmić mózg. Tak, wiem. Skarpetki Apple. Świetnie. Wartość netto 1,9 miliona. O rany, bateria się wyczerpała. Znany influencer. Wartość netto 1 milion dolarów. Cześć. Nie. Co tam, chłopaki? Nie. Co? Straciłem subskrybenta? Nie, nie, nie. Muszę to powstrzymać. Zabawna piosenka o moim wymyślnym życiu. Nie, to nie pomaga. Nakręcę magiczną sztuczkę. To zwiększy zaangażowanie. Nie? Nic nie działa. Mój milion subskrybentów mnie opuszcza. Paczka dla ciebie. Wow, co to jest? Moje ulubione zabawki i los na loterię. Zobaczmy. Nie, nie udało mi się. Kto to jest? Mam wszystkie najnowsze Pop-It. Zdecydowanie potrzebujesz tej antystresowej zabawki. Nie, nie chcę tego. Czy zamiast tego weźmiesz los na loterię? O, jasne. Zobaczmy. Znowu przegrałam. Poproszę kolę i popcorn. Proszę bardzo i bonusowy los na loterię. Chcesz? Naprawdę mam pecha. Dobrze. Wow! Wygrałem 1 milion dolarów. Co? To nie fair. Widziałeś to? Mam szczęście. Przypadkowy milioner. Zajmij się nami, proszę. Mną i Sir Richardem. Chcę Messi kucyk. I pielęgnacja dla Sir Richarda. Pies Richard. Wartość 1 miliard dolarów. Manikur dla mnie i dla Sir Richarda. Dziękuję, skończyliśmy. Świetnie się bawiliśmy, prawda, Richard? Zapłać. Dzięki, wrócimy w przyszłym miesiącu. Cześć, poproszę kawę. Chciwy Billy. Wartość 1,2 miliona dolarów. Zobaczmy, co mogę skrytykować. Obrus? Naczynia. Czy ten kwiat jest prawdziwy? Oto twoja kawa. Poczekaj, spójrzmy. To mniej niż zwykła porcja. I nie jest wystarczająco gorąca. Oszukujesz mnie? Tak mi przykro. Oto darmowy deser na nasz koszt. Proszę nam wybaczyć. Więc chciwy Billy nigdy nie wydaje ani grosza.
I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i kliknij dzwonek. Nie przegap żadnych nowych zabawnych filmów na Woohoo!